A no witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście nie kto inny jak Michał, więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. 7 łapek do góry to kolejny odcinek z gry Total Accurate Battle Simulator. TAPS inaczej w skrócie. No i tak. Przepraszam za nieregularność. No, mówiłem, że większość gier mi się znudziła, co nie? No ale TAPS się nie znudził. Ogólnie to TAPSa kupiłem niedawno, kilka dni temu. I w ogóle na Steamie, co nie, to kosztuje chyba 72 zł. Kupiłem to za 30 zł, a mam na Steamie, bo kupiłem na Kinguin. I później dostałem kod, żeby to odebrać na Steamie, więc polecam kupować z Kinguin. No i ogólnie... No po prostu. Mamy tu... Jak nie wiecie co to TAPS, to mamy tu ogólnie dużo jednostek takich. To jest... Można po prostu tu walczyć, patrzcie, widzicie? Nie wiem jak to powiedzieć dokładnie, ale mamy... takich giermków bardziej. I to jest taki symulator walki. A dobra. Dobra. Zróbmy sobie jakoś taką... Legos. To jest. Nie wiem, przetestujmy sobie na ninja. Na jednym ninja. Tutaj dodamy. Prawie. Dawaj ninja. Serio? One są takie słabe? Poczekajcie. A co one w ogóle robią? Nie, ja chcę ich sam... Czekaj. Gdzie to było? Legacy. Nie wiem, pierwszy raz to widzę. Dobra. Ninja. Wow! Dobra, nieważne. Poczekajcie. Dobra, nagrywa się. Dobra. Nie wiem, zróbmy sobie taką walkę w stylu średniowiecznym, takim, gdzie był Rzym i w ogóle. Poczekajcie. Kurde, denerwuje mnie to, że oni się tak dziwnie kręcą, zobaczcie. Dobra, nieważne. Chociaż mamy kilku normalnych. Sobie weźmy tak. Patrzcie jak to fajnie wygląda. Nie, ja bym nie chciał być takim, bo takim przerośniętym, bo łuczniki już się nie ma. A ci mali, patrzcie, nawet ich nie widać. Dobra. Oplitów więcej damy. Tu też damy sobie tarczowników. Nie wiem co jeszcze. Jeszcze na pewno jakiegoś przewodnika tego. O tu. Dobra. Na przykład będą przychodzić do tych, co nie płacą podatków. I tu było trzech. Nie wiem, dajmy sobie muszkietów. Kilku było na konie. Dużo było tych. Malarze byli.
jacyś farmerzy. No i przywódca. Mały gagatek. Przywódca musi mieć... Czekać. Dobra, przywódca będzie na początku. Jeszcze może kilku. Dobra. Oj. Co tu się strzeczek? Co tu się stało? Szczerze, ja bym zabił pierwszy tego żołnierza, tego... A. Co jest? Przez dwóch się przebił. Mały przeciwko rycerzowi. Patrzcie, jak się rzucił. Łow, o kur... Co? Nie wiem, Rzymianie nie mają szans. No, gang ludzi wygra. No, nawet trzeba ulepszyć. Oni mają muszkieterów, a my nie. Czekajcie, będzie. Tu będzie jeszcze. Dajmy sobie oddział giermków. Kto będzie przewodniczył ten oddział? Dobra, salwa ognia. Patrzcie, jak się wbijają. Patrzcie, jak umieją tych ostrzy. Patrzcie. Oddział G. Serio, uwielbiam to. Tak, z takiej satysfakcjonujące. Patrzcie, jak go walił. Co jest? Patrzcie, jak wstał! Co się dzieje? O, atakują oddziałkiem. Atakują oddziałkiem. Co jest? Patrzcie. Umarł. Dobrze w sumie, że tych mądrze, że muszę to tak robiłem trochę na dużo jednostek. Znaczy oni dalej idą. Ich się nie kończą. Nie kończą się. Trzech giermków na raz. Wygląda, ale dobra. Będę was zanudzać. Dobra. Weźmy sobie tak milion łuczników. Czy nie? Przeciwko takiemu tarczownikowi. I dwóm hoplitów. Nie wiem czemu, ale okej. Nie no, hoplici zginął. Ten tarczownik ma szansę. Nie, oni mają jeszcze zezo. Strzelacie? Patrzcie, jak lecę to strzał. Mówię, jak to jest. Co to jest? Patrzcie, jak to się przed... Wow! Kurna, to...
w głowę dostał. Ale na przykład taka armia tarczowników. Tak, taka, co nie? Czterech dajmy i za nich zdenerwowani mieszkańcy. No, no. Na wychylających się mieszkańców. Trzymają się. Dobrze, że oni się trzymają z tyłu. Ale jak ich wyprzedzą, to już o nich. Patrzcie, jak się te strzały. Dobrą formację wybrali. Ale nie mam. Mówię ci o nich. No, zabiję kilku, ale... Co by mogło pokonać takich? Na pewno łucznicy, to na, raczej tarczownicy. Na pewno nawet dwa oddziały sobie weźmiemy. I hukulników. Takie dwa. A, i tu będzie przewodniczyć. Hoplita. Armia łuczników. Kontra armia Rzymu. Czekajcie. Nie, ja nie chciałem wojny. Jeszcze. I tu będzie przewodniczyć. Tak, będzie muszkiet. Ale poczekajcie. Tak blisko. Żeby mieli szansę go zabić. Bo on się przebija przez wszystko, przez tarcze i w ogóle. Co jest, jak stracił okazję? Trójkącik jakby. Jak śmiesznie to wygląda. Nie no, nie mają szans. Na pewno dużo ich skinie. Tych rodzinach. Patrzcie, zaraza idzie. Jeszcze przeżył. Jak go tarczą walnął. Nie no, uwielbiam tą grę. Jest przepiękna. Czyli dobra. Ale sobie weźmy... Samych tarczowników. Oj. Samych tarczowników przez wielkie szeregi. Nie wiem, dobra, nie chcę mi się tego układać. Weźmy sobie tak 150. Serio, on ma największą głowę, a z innymi ci za mało. Co jest? Dobra, nie, niech się ułoży formację, bo tak to będzie bezpiecznie. Formacje żółwie. Patrzcie ich. Patrzcie, ten co jest, patrzcie, tarcza.
oddział rycerzy. I to król by był. Ma jakąś szansę na przeżycie? O, jeden zginął. To łatwo ich zabić. Czy król by to wstrzymał? Ja stracił? Zobaczcie, ile on miał... Co jest? On miał... Ile on miał wbitych tych... Jakby było, wiecie, przed naszą erą jeszcze. Małych tarczowników. Wielką spirtualerę. Jakoś minimum tych. No i oczywiście gangus musi być. Przewodniczący. Dwóch bardziej uzbrojonych armorów będzie go bronić. I przeciwko jednemu mamutowi. Jest mamut. Oni kosztują 12 tysięcy, ale mamut jest. Jedyną szansę mają dzięki tych spirtualerów. Patrzcie, jak się bije. Patrzcie. Się przebił przez ich szereg. On nic nie stracił życia. Taka ara. Jedynie jakby miał ci armia nie zatrzyma. A
muszkiety bez problemu. No ale sobie weźmy oddział 7 muszkietów. Serio? Czekajcie. Nie no. Muszkiety są lepsze niż spirtrowerzy. No, no. Tak weźmy sobie 7. 6. Jakiej dziwnej formacji przez przypadek nie wiem. Patrzcie, już mu się trąba wykrzywiła trochę. Ja bym szczerze, ja bym zaczął uciekać, żeby móc strzelić jeszcze raz. A husaria? Husaria taka. No dobra, husaria. No, ale przed husarią nikt nie wygrał. Weźmy sobie taki oddział tarczowników, co nie? Rzymian przeciwko polską husarii. Polska husaria liczyła, nie wiem ile, ale wiem, że miała nawet 3 rzędy nieraz. Sobie, o kurde, jak równo po 15 dałem. No i oczywiście przewodniczący. Przewodniczący. Nie no, husarii takich. Króla i dwóch killerów plus jeszcze jeden oddział. I jeszcze do tego oddział rycerzy. Tutaj przewodniczący będzie. Leci w sali. Wiecie, ale to daje im za... Czemu go leczy? A to jest... Kogo ty leczysz? A tego Jezusa? Nie. Kto to leczy? Taka armia, to sobie weźcie tu koszt 46 tysięcy. 27? Nie. O kurde. No. Weźmy sobie... Nie wiem, nie testowałem jeszcze tej funkcji. W ogóle... Strasznie mi się fajnie w to gra, że już minęło pół godziny. Już jest 25 minut filmu.
Nie wiem. Zrobimy sobie armię jakąś taką. Przeciwko... Nie. A. Gdzie jest poskoczyć? A dobra, przeciwko... Weźmy sobie taki oddział małych piratów. Chcę zobaczyć, jak zrobię wrażenie. To weźmy rzymski oddział. Rzymski oddział. Sorry, że tak nierówno podkładam, no ale to szybko zrobić. No i tu będzie Zeus. Staria to było 47 tysięcy. O kurwa. Oni są mocni. Dobra, nie wiem, weźmy sobie na pewno. Ale teraz weźmy za ci śmiećmy całą mapę. Będzie taki jeden ładny szef. No i to będzie na tyle tego odcinka. Chcę przetestować. Weźmy sobie 600, co nie? No. Ale sobie weźmy tak dwóch gierków przeciwko. Co jest? Widzieliście to? Patrzcie, pojedynczych giermków, jakby było ich 10. Patrzcie tu. Nieważne, ale są mocne. Dobra. Na pewno będzie ten. Nie wiem co on robi, ale... Będzie oddział słoni. Nie wiem dlaczego, ale dobra.
zrobić. Pięć słoni. Na pewno będzie tu szereg tych smutami, bo oni są serio mega mocni. Motylki będą. Dobra. I złych. Nie wiem, złych też nie testowałem. Dobra, mamy tyle. On ładnie wygląda. Nie. Ale dobra, tu mamy motyle. Weźmy i szereg. Już 12 tysięcy. Nie wiem, co to jest. Dobra, ci są mocni na pewno, więc... Będzie dwóch i takich, gdy obstawał... Nie wiem dlaczego, ale zawsze dobrze obstawał. Czekaj. Dobra, może być. Czekaj. Żeby było równo. Dodamy do tych szyich. O, idealnie. Szyich jest więcej. Czekajcie. Weźmy od wielgiarków. Nie bardzo. On kosztuje 3000. Weźmy sobie od wielgiarków za 3000. Co jest? On ich strzeluje. Za 10 tysięcy by sobie nie poradził, ale to nie to, co szukałem. Może to... Kurde, też jest mocne, ale nie. To nie to. Może ci
źli rzucali tymi mieczami. To było to. Dobra. A więc... to by było na tyle. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnym odcinku, jak dobijecie 7 łapek. Zostawcie subskrypcję, bo już jest 400 subów. Dziękuję wam bardzo za to, że tak wspieracie, że tak aktywni jesteście na kanale. No i co? Ja byłem Michał. No i... pa, pa!